Witam Was, kochani. Z tej strony Justyna Czekaj. Prowadzę blog Wilczycą Być. W dzisiejszym nagraniu chcę Wam powiedzieć o tym, czym cechuje się osobowość zależna pasywna i osobowość zależna aktywna. Jest to w sumie odpowiedź na pytanie, którą mi zadała osoba, z którą pracuję, ponieważ ona miała wątpliwości co do tego, czy jest narcyzem, czy jest osobą zależną. I zgłębiłam ten temat, odnalazłam podział amerykańskiego psychologa Rossa Rosenberga, który właśnie w ten sposób podzielił osoby zależne na aktywne i pasywne. I teraz sedno. Osobowość zależna aktywna. Właśnie tą osobowość, ta osobowość jakby wprowadza ten element zastanowienia, czy jestem narcystą, czy osobowością zależną. Ponieważ jest to osoba kłótliwa, czepiająca się, dogryzająca, szukająca jakby upuszczająca tą swoją frustrację właśnie w konflikcie z narcystą. Jest to osobowość też kontrolująca i bardzo obserwująca. Jest to, jakby szuka tej zaczepki. Jednocześnie pozostaje cały czas w relacji z narcystą, czyli kłóci się, wkurza się, jest sfrustrowana tym, że nie dostaje tej miłości, tego szacunku i czułości, ale nie odchodzi, nie zakańcza relacji, cały czas w niej tkwi i też cały czas dąży do takiego naprawiania i jest sfrustrowana, kiedy to nie wychodzi, kiedy nie ma zmiany. Osobowość zależna pasywna. To z kolei bardzo cicha, przygaszona osoba o niskim poczuciu własnej wartości. Unika kłótni, unika wszelkiego rodzaju konfliktów. Nie chce tutaj rozdrażnić tego narcysty. Boi się, ma bardzo wysoki poziom lęku, strachu. Jest bardzo łatwa do zmanipulowania, do zastraszenia. Cierpliwa, chętna, jakby gotowa, czekająca na to, aby udzielić wsparcia i miłości narcyście. Jest taka współczująca z sercem na ręce. Myślę, że przepraszam, patrzę na notatki i myślę, że przypowiedziałam Wam mniej więcej wszystko, ale co ważne, jakby co jest ważne, co zauważyłam u siebie, tak? Ponieważ miałam dwóch narcystów w swoim życiu, jeśli chodzi o relacje takie długoletnie i nie zachowywałam się w stosunku do tych narcystów jednoznacznie, czyli raz byłam w relacji z jednym narcystą, byłam osobowością zależną, pasywną i rzeczywiście unikałam kłótni, bałam się, starałam się to wszystko załatwić tak w pocichutku i delikatnie, a w relacji z drugim narcystą była to bardzo burzliwa relacja, byłam pełna frustracji, pełna takich wybuchów, wkurzona jeden i drugi typ jest bardzo wyniszczający. Tutaj, będąc pasywna, chowałam wszystko do środka, nie dawałam w ogóle sobie przestrzeni na to, żeby zauważyć, kim jest osoba, z którą, kim jest mój partner. Jakby wszystko wybielałam, wszystko jakby czyściłam, natomiast w drugiej relacji widziałam to, że coś jest nie tak, dopuszczałam to do siebie i to jakby powodowało wylew tej frustracji, natomiast w obu przypadkach nie wychodziłam z relacji, pozostawałam w niej i to jest właśnie cecha łącząca te dwie osobowości i wtedy wiemy, że jesteśmy osobowością zależną. Czyli pomimo tego, że jesteśmy sfrustrowani, że jesteśmy
że nie dostajemy, nasze potrzeby nie są spełnione, nie ma w tej relacji miłości, szacunku i takiej czułości, pomocy, my nadal w niej tkwimy, nie zmieniamy niczego. I to jest jakby, to jest ta odpowiedź. Jesteśmy wtedy, wiemy, że jesteśmy zależni. To wszystko, co chciałam Wam powiedzieć, z czym się chciałam podzielić w związku z osobowością zależną. Mam nadzieję, że Wam to pomogło, rozjaśniło, dało Wam też przestrzeń na przemyślenia. Jeżeli jesteście zainteresowani albo chcielibyście uzyskać odpowiedź na pytania, które Was frapują, zachęcam Was do kontaktu. Będę bardzo szczęśliwa móc Wam pomóc. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Pa, pa.